Cześć, pogadamy sobie o Yoshimitsu, omówimy postać, jego ruchy i ciekawostki. Zapraszam! Yoshimitsu jest dowódcą klanu złodziei o nazwie Manji. Klan zajmuje się okradaniem bogatych i przekazywaniem łupu biednym. Oprócz tego pomagają w opresji słabszym i starają się utrzymywać porządek. Yoshimitsu korzysta z zaawansowanych technologii, które tworzył dla niego dr Boskonowicz. Dodatkowo Yoshimitsu dzierży przeklęty miecz, który prowokuje go, żeby ostrze było zawsze utopione we krwi. Żeby zaspokoić głód miecza, Yoshimitsu tnie tylko złych ludzi. Dobrze, przechodzimy sobie do podstaw, jak Yoshimitsu. Yoshimitsu to jest po prostu trickster, troll, memiarz i nie wiem, co jeszcze jak go jeszcze tam nazwać. Przede wszystkim został nieco zmieniony względem poprzedniczek. Przed premierą Tekkena 8 możemy założyć, że Yoshimitsu zawitał do Summoner's Rift i kupił sobie dwa itemy. Blood Tistier i Blade of the Ruined King. I używa go w Tekkenie 8. Dlaczego? Dlatego, że ta postać jako mechanikę ma wykradanie życia. Swoim mieczem, a dokładnie kiedy hit używa 3, 2, 1 plus 2 na przykład, jest w stanie wyleczyć się z całego chip damage'u i dodatkowe HP, może sobie przyznać, które już jest poza jakby chipem, nie? Dodatkowo ma ciosy, ruchy, które już miał wcześniej, tylko one są już takie bardziej intuicyjne i łatwiejsze, jak medytacja taka i on cały czas może się leczyć. Dodatkowo może jeździć na tyłku i coś sobie tam podpuszczać przeciwnika i teleport. Także, tak jak mówiłem, idealna postać do podpuszczania, ale przejdźmy do topowych jego ruchów, bo żeby omówić jego move listę, to jest dramat. Więc raczej zachęcam, żeby sprawdzić move listę Yoshimitsu samemu. Dobrze, zacznijmy od jego topowego ruchu, czyli 1 plus 4, zwany oryginalnie Soul Stealerem, a potocznie zwany Flashem. Mega dobry cios, 6 klatek startupów, prawdopodobnie, jak dobrze kojarzę, najkrótszy cios ze wszystkich postaci, jakie on ma. 6 klatek, no to jest coś szybkiego. Dodatkowo ten ruch służy do tego, żeby kontrować ataki przeciwnika. Jak widzicie, no tutaj po prostu stykałem się z nim, dlatego go trafiłem. Jeżeli by zaatakował i ja robiłbym flesza, to też można używać to jako kontry. Dodatkowo ten ruch jest jakby działa w dwóch przypadkach inaczej. Pierwszy przypadek to jest taki, jaki pokazuje, czyli trafi przeciwnika, jestem plus 14 i mam gwarantowany na przykład B22. Już pokazuję. A przepraszam, nie trafiłem. I mamy dodatkowego hita i możemy teraz cisnąć. No. Dodatkowo jest jeszcze druga wersja tego, czyli jak jesteśmy w hicie, mamy combo. Drugą wersję Flasha czy Soul Stealera można jeszcze używać bez hita, kiedy schowamy miecz. Dodatkowo Soul Stealer mega mocno leczy. Także mega dobry cios i chyba najlepszy cios Yoshimitsu, jaki ma do zaoferowania. Idealny do tego, kiedy czujemy się osaczeni pod ścianą, kiedy jesteśmy w sytuacji, kiedy chcemy podpuścić przeciwnika, że niby go zapraszamy, żeby on nas zaatakował i dajemy mu takiego flesza na mordę i przejmujemy znowu inicjatywę. Następny mega dobry cios to Full Crouch DF1. Moment, bo to muszę skupić się, bo to tak... O właśnie. To jest, niby ma 26 klatek, ale ewenement tego ciosu jest taki, że jest unblockiem i launcherem jednocześnie. Tylko Azucena w Tekkenie 8 jest w stanie skontrować swoją postawą tego lowa. Bo to jest też cios z miecza, więc nie da się go z low parować. Jedyną opcją, żeby inne postacie zrobiły, to jest hopkick albo inny cios low crashujący. Na przykład Shreddery Paula, jak dobrze kojarzę. Hopkick Claudio. No, to są przykłady. Także
No tylko trzeba się spodziewać, kiedy jesteśmy spresowani, no to taki do nas podchodzi i nie wiadomo co zrobić, czy może będzie seppuku zaraz i tak dalej. Czy może flash, a on po prostu robi FCDF1. To coś, mam problem z tym, że to tak nie działa od razu. Wiadomo, że też inne Yoshimitsu mainy mają tam inne kombosy i bardziej skuteczniejsze, ale to właśnie zademonstrowałem, jak to wygląda. Następnym ciosem, który chcę pokazać, to jest F1 plus 2. Zostało nieco znerfione, bo jest teraz karalne, ale jest teraz hit engagerem, więc to jest po prostu bardziej zmiana. Jest też hit dashem. 20 klatek, mega dobry zasięg. Jak widać. Także fajne narzędzie. Następny cios, który też jest mega dobry, to 3-4. Jest tylko minus 6, to są dwa midy. Są trochę linearne, więc można stepować, ale to trzeba zrobić z głową, bo czasami nawet na stepie trafia but. Jak na cecha to wygląda, tak zobaczymy. No tak, jest plus 3 dodatkowo. Jeżeli naciskamy 3 plus 4, możemy przejść we flya i mamy kolejny potencjał na pressing. Kolejnym takim ciosem to jest FF4. Jest bezpieczny na bloku. I dodatkowo jest launcherem. Ma mega zasięg, bo to jest cios do skoku. Także, tak jak mówiłem, kolejny mega dobry cios u mainów Yoshimitsu. Następnie mamy DF2. To jest 15-klatkowy launcher, który jest bezpieczny, jest minus 7 na bloku. Więc możemy tym spamować prawie, o ile przeciwnik tego nie przewidzi i coś nie skontruje na te minus 7. I minusem tego ciosu, że kiedy przeciwnik kuca i blokuje. No nie, bo to jest kucnięcie z blokiem właśnie. Jak widzicie, trafia, ale nie wybija. Ale na CH już launchuje. Także fajna rzecz, że jak ktoś będzie coś próbował robić z kucania, to może się nadziać na coś brzydkiego. Następne ciosy to mamy ułatwione. FNDDF1 i FNDDF2. I one zostały ułatwione, bo można zrobić to tak, że możemy nacisnąć DF1 plus 4 i to jest FNNDF1 i mamy jeszcze DF2 plus 3, czyli coś takiego, i to jest FNDDF2. I teraz jak pokażę, o co chodzi. Ten cios jest na wybitkę, ale zobacz jaki ma zasięg i przy odpowiedniej odległości ten cios może nie być ukarany zwykłym hopkickiem bądź DF2. Chociaż wydaje mi się, że Claudio jest w stanie to ukarać. Jak widzicie, ma fajny zasięg. Ale tak jak mówiłem, jest na wybitkę, bo jest minus 17. Następny cios to jest FNDDF2. Jest minus 13 na bloku. Na CH wybija i daje tornado nawet. Znaczy, mamy szansę, żeby zrobić combo z tornado, jak widać. Więc fajny cios. Następnie... A właśnie, wracając jeszcze do tamtych. Jeżeli zrobimy ułatwione wersje, to one są dłuższe. Jak widać. Ale w klatkach są te same. Następnym ciosem, który chcę też na szybko omówić, to jest DF1. Minus 4, fajny mit, idealny na przykład do pod ścianą, do podpuszczania, ciśnięcia przeciwnika, że może zrobimy coś innego. No. Tu jest po prostu kwestia wyobraźni użytkownika, który gra Yoshimitsu. Teraz przejdźmy sobie do B2-2. No to już o tym mówiłem. Jest to hit engager.
Minus 13 na bloku. Ale jak mam hit dasha, to jesteśmy plus 5. Także tutaj mamy kilka opcji. Kolejny cios to jest SS1. Na CH wybija, jest bezpieczny na bloku. Minus 9, jak dobrze pamiętam. Tak, minus 9. No i mamy też combo. Ten cios, co próbuję robić, jest bardzo fajny. Badassowo wygląda, tylko tu trzeba wyćwiczyć sobie. To jest FF2, jak trafim przeciwnika. Czyli FF2 i 2. Mega badassowe. I jest bezpieczny, więc można też tym trochę, ale to może być kwestia jakby takiej, wiesz, stylówy, jak ktoś chce tak jakby pokazać, że nie jesteś jakimś maszerem Yoshimitsu, tylko gigachadem. SS4, bardzo fajna rzecz, 0 na bloku, wall splatuje i można przechodzić stensy, czyli od razu Hinsho. Albo w medytację tylnią. Backturn. DB1. Miecz. Minus 13 na bloku. Fajny lowek z miecza. Nieparowalny, bo to cios z miecza. Mamy jeszcze FCDF4. Fajny low, minusem tego lowa jest to, że jest na wybitkach, się go zablokuje, a jest cecha wybitko. Fajny taki do ciśnięcia przeciwnika. Kolejnym ciosem, który chcę jeszcze pokazać, to jest bez miecza, czyli chowamy miecz. I to jest FCD3. Jest, jak dobrze pamiętam, minus 20 na bloku. No i trzeba też się strzec, bo można też go low crashować. Yoshimitsu ma wiele różnych ciosów, tylko no, będzie ciężko, żeby to pokazać, więc to jest kwestia, żeby każdy zobaczył na własną rękę, bo Yoshimitsu ma prawie 200 ruchów. Dodając to, no to będzie już 200. Także zapraszam, bo to jest jedna z ciekawszych postaci. I tak jak mówiłem, to jest postać, którą można grać defensywnie, agresywnie. To jest taki trickster, żeby po prostu podpuszcza i miesza. Daje przeciwnika w takiej niepewności, że nigdy nie wiadomo co. Ale mogę od siebie dodać, że gdy widzimy właśnie Yoshimitsu pod ścianą, poczekaj, wpuść go do siebie. Tylko nie zawsze go wpuszczaj, bo jeżeli Yoshimitsu wyczai, że ty go wpuszczasz, no to nie będzie tego robił. Ale zazwyczaj warto wspomnieć, że Yoshimitsu, kiedy są są przygwożdżeni nami, no to flash odpalają. I wtedy oni się uwalniają z tego i mają pełne okno do robienia czegokolwiek. Także trzeba respektować Joszka, choćby nie wiem co. No i najważniejsze, nie dać się zwariować. Bo dużo Joszków już na takim wyższym levelu używa na przykład właśnie latania i tego jego nowego ciosu, czyli coś takiego, albo że skacze. No, tutaj mamy pełen dostęp, plejadę ruchów, teleporty. Nie wiem czemu nie chce się zresztą. O! Także szanowni, jeszcze raz zachęcam. To jest idealna postać dla graczy, którzy już zapoznali się z frame datą, co jak działa Tekken i po prostu chce zagrać czymś ciekawym, no to ma postać dla siebie dosłownie. Przechodzimy sobie do ciekawostek. Dzięki i do usłyszenia. Miau! Twórcy, tworząc Yoshimitsu, wzorowali się na dwóch postaciach. Pierwsze z nich to był Taira no Kagekiyo z gry Genpei Tomaden. Drugi był to Cyber Ninja z serialu japońskiego Mirai Ninja Keiun Kinin Gaiden. Japońskie znaczenie Yoshimitsu to są dwa słowa, Yoshi i Mitsu.
co oznacza w tłumaczeniu sprzyjający blask. Yoshimitsu jest nieliczną postacią w Tekkenie, która była we wszystkich częściach Tekkena, oprócz Tekken Revolution. Yoshimitsu i Yoshimitsu Soul Calibura to dwie różne postacie. Mało tego, to trzy różne postacie, bo w uniwersum Soul Calibura było dwóch Yoshimitsu. Katsuhiro Harada użyczał głosu Yoshimitsu od Tekkena 1 do Tekkena Taga. Później został zastąpiony przez Tomokazu Seki, który zadebiutował w Tekkenie 4 i podkłada głos nieprzerwanie cały czas. Yoshimitsu jest człowiekiem, było wielokrotnie potwierdzane przez twórców. Yoshimitsu jest maniakiem gier komputerowych. Lubi też przeglądać memy i oglądać sumo. Yoshimitsu nie lubi i rywalizuje z Brianem Fury za to, że Brian zabił kilku jego członków klanu, z Ganryu przez to, że brał pieniądze od Mishima Zaibatsu, ze starszą Kunimitsu, która jak była w klanie Manji, kradła pieniądze zdobyte przez klan dla siebie, z córką Kunimitsu, bo ta próbowała ukraść mu przeklęty miecz. Yoshimitsu mówi po japońsku, ale w archaicznym, starym stylu. Używa głównie idiomów i tak zwanych Yojiukogo, czyli czterosylabowych idiomów. Zapraszam na link w opisie, jak to wygląda. I możecie poznać pewne słówka, które on wypowiada w serii Tekken. Polski raper Zeus nagrał utwór o Yoshimitsu. Utwór jest z albumu Zeus jest super, która zyskała status platynowej płyty. Link do utworu znajdziecie w opisie. Szanowni, dziękuję bardzo za obejrzenie filmu. Ja również bardzo dziękuję Tenshimitsu za dołożenie cegiełek w sprawie ciekawostek do Yoshimitsu, bo ma ogromną wiedzę, w końcu to main Yoshimitsu. Także bardzo dziękuję Tenshi za pomoc. Mam nadzieję, że jakoś się jeszcze obudzę i zrobię te filmy regularnie, jeśli chodzi o postacie czy inny content tekenowy. Póki co coś mnie wzięło i mam jeszcze inne rzeczy na głowie, ale tak jak mówiłem, następny film postaram się zrobić już niebawem. Trzymajcie się, do zobaczenia, miłego wieczoru bądź dnia, cześć.